się zawziął w sobie i wyszedł ze szpitala. I nauczył się różnych rzekomo prostych rzeczy. Miałem 13 lat, a czułem się, jakbym się narodził na nowo. Tylko zazwyczaj jak mówimy, że ktoś się czuje jak nowonarodzony, to znaczy, że tak w ogóle super, nie? Tak w ogóle silny i ten. A ja się czułem, jakbym był po prostu małym dzieckiem, uwięzionym w ciele 13-latka. Dzieckiem, które się musi od nowa nauczyć chodzić, od nowa nauczyć najprostszych rzeczy, różnych prostych czynności. Ale chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy właśnie ja się w życiu jakoś poddawałem takiemu poczuciu, że właśnie życie jest bez sensu, że sobie z tyloma rzeczami nie dam rady, to mam poczucie, że w moim życiu działy się niezwykłe wydarzenia, które ja nazywam cudami. Ktoś ładnie powiedział, że przypadek to jest po prostu drugie imię cudu. I każdy z nas sobie może te rzeczy nazwać, jak chce. Możemy po prostu, jak jesteśmy tacy twardogłowi, musimy sobie wszystko racjonalnie załapać, to każdą rzecz można, najbardziej niezwykłą można nazwać przypadkiem. Nie? Każdy cud da się do tego słowa sprowadzić. Ale w moim życiu tych przypadków się dzieje po prostu zbyt dużo. I tymi największymi cudami są spotkania z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim momencie mojego życia. Za każdym razem, jak właśnie ja się dawałem samemu sobie przekonać właśnie do tych różnych głupot, to spotykałem niezwykłych ludzi, których ja nazywam tak zwanymi niepełnosprawnymi. I specjalnie mówię tak zwanymi, bo bardzo wielu z nich no niby jest niepełnosprawnych, bo czegoś im tam wedle tabelki brakuje, nie? Ktoś tam czegoś nie ma, ale do wielu z nich to słowo niepełnosprawny absolutnie nie pasuje, bo wielu z nich to są ludzie, którzy mają po prostu sprawność, jak nie wiem, trzech młodych po prostu rycerzy, nie? Jedną z takich osób była taka dziewczyna, którą poznałem dawno temu, jakieś 12 lat temu. Jeszcze zanim zamieszkałem w Krakowie, a mieszkam tam już od 10 lat, poznałem Anię Dylną. Absolutnie niesamowitą kobietę, genialną aktorkę, ale przede wszystkim osobę o po prostu kosmicznie wielkim sercu, która wiele, wiele lat temu założyła fundację Mimo Wszystko. I w tej fundacji właśnie wspiera osoby niepełnosprawne. Pewnego razu właśnie Ania mnie zaprosiła do Krakowa i tam poznałem na takim pięknym festiwalu, który się nazywa Zaczarowana Piosenka, poznałem taką dziewczynę, która urodziła się bez obu rąk. Jak ją zobaczyłem, no to w ogóle byłem w szoku. Od razu sobie w głowie oceniłem ją, nie? Bo my tak często mamy wszyscy, że oceniamy na dzień dobry. No i jak ją zobaczyłem, to od razu sobie pomyślałem, wola Boga, to mi się wydawało, że ja mam ciężko, bo nie mam jednej ręki, właściwie kawałka ręki, a tą drugą ręką ja sobie sporo tam pomagam w różnych rzeczach. A ta dziewczyna nie ma obu rąk. No to przecież jej życie to w ogóle jakaś musi być masakra, nie? No przecież z niczym sobie nie da sama rady. Do każdej rzeczy musi mieć kogoś do pomocy, nie? Ktoś ją musi nakarmić, musi umyć zęby, położyć ją spać, zdjąć jej spodnie w łazience, założyć spodnie i w ogóle, nie? A drugą moją myślą było to, że skoro ja na tamten moment, na ówczas, no, że tak powiem, wstydziłem się siebie. I to był taki moment, taki czas w moim życiu, w którym gdyby mnie tutaj dyrekcja zaprosiła tu do Bochni na spotkanie, to po pierwsze w ogóle bym nie przyjechał, bo bym się po prostu bał, nie? W ogóle was bym się bał. A po drugie, nawet jak już by mnie ktoś tu po prostu przyjechał do mnie i mnie wziął za uszy i tu zatargał, to w życiu bym nie przyszedł na jakiekolwiek spotkanie publiczne, ani na ulicę bym nie wyszedł w t-shircie. Bo mi się wydawało właśnie, że niepełnosprawności, czy jakiejkolwiek innej odmienności, trzeba się wstydzić, że te rzeczy trzeba ukrywać. No i popatrzyłem na tą dziewczynę i pomyślałem sobie, że skoro ja się wtedy jeszcze wstydziłem siebie, nie akceptowałem siebie, no to jak taka dziewczyna w ogóle znajduje powód do tego, żeby, no nie wiem, zacząć kolejny dzień życia, motywację do działania? Jak ona musi może, nie wiem, z czegokolwiek śmiać, z czegokolwiek cieszyć? Z czego tu się cieszyć, jak nie masz obu rąk? No, masakra, koniec świata. I to były moje dwie myśli i dwie bardzo niesprawiedliwe oceny, które miałem w swojej głowie na dzień dobry. To się przyznaję bez bicia. A to, co zobaczyłem, było dla mnie w ogóle czymś kosmicznym, bo poznałem dziewczynę, która może nie miała rąk, ale opowiadała mi o swoich pasjach, o swoich marzeniach, o tym, jak jeździ do pracy samochodem, prowadzi samochód nogami, o różnych marzeniach, które ma w życiu. No i tak sobie chwilę gadamy, zgłodniało, zaburczało nam w brzuchach, dostaliśmy od pani Ani jakieś vouchery, to mieliśmy żarcie z Afryką, więc sobie poszliśmy do jakiejś tam makaroniarni, zamawiamy sobie obiadek, po chwili przychodzi kelner, podaje jedzenie, no i tak siedzę i myślę sobie, no nie wiem, gadamy z 15 czy 20 minut, ona zamówiła jedzenie,
A nie widzę tutaj żadnej, nie wiem, asystentki osoby niepełnosprawnej, żadnej koleżanki, psiasiły, która by jej miała pomóc. No, siedzimy razem przy stoliku. Jeżeli na dwie osoby przy stoliku łącznie, licząc razem, mamy moją jedną rękę albo półtorej, no to trochę mało, nie? Zastanawiam się, co tu teraz zrobić, nie? Jak, że tak powiem, podejdzie do tematu. No ja jako prosty chłopak, no co ja bym zrobił, nie? No ja bym włożył głowę w talerz, nie? I że tak powiem, no wciągnął, nie? To wszystko, co tam jest. Ale ja to ja, no mówię, prostak, nie, ale ładna blondynka z długimi włosami to by wyglądała co najmniej, nie wiem, majestatycznie, nie, z sosem bolońskim, tu i ówdzie. No to sobie myślę, nie, to może trzeba jej jakoś pomóc. Ale myślę sobie, no jak to teraz jej zaproponować pomoc, żeby jej nie urazić, nie? Jak zapytam po chwili znajomości, hej koleżanko, może by cię nakarmił, no to wiecie, to może się wkurzyć, nie? Przynajmniej mnie tam nie pacnie, ale kopniaka mogę zaliczyć. I zanim wymyśliłem, jak to sensownie ubrać w słowa, dlatego że sam mam tak, że jako osoba niepełnosprawna nie znoszę, kiedy ludzie się nade mną litują, kiedy mnie traktują jak takiego właśnie ciapka życiowego. Więc sobie myślę, no dobra, to ja nic nie mówię, nic nie powiem. Jak mnie poprosi o pomoc, to jasne, nie? To jej pomogę, tylko nakarmię. Może faktycznie będzie tam romantycznie, nie? Ale nie wyskakuje przed szereg. I ona, słuchajcie, siedząc na tym krzesełku czy na foteliku, zdjęła sobie buty, zdjęła skarpetki, podnosi nogi do góry, w palce jednej stopy bierze widelec, w palce drugiej stopy łyżkę, nawija sobie ten makaron cały, zjadła całą miskę makaronu, wzięła serwetkę, wytarła buzię, mówi dziękuję. No mi wtedy po prostu, mówiąc nieładnie, popara upadła. I sobie myślę, no to wyszło szydło z worka, ale ze mnie dżentelmen, nie? Ani pomocy nie zaoferowałem, a teraz się jeszcze gapię. Nie wiadomo jak. I wiecie, dużo osób wtedy w tej restauracji się obracało, nie? Za naszym stolikiem, co tam się w ogóle wyprawia, nie? Ale kochani, to było, no nie jestem pewna, ale z 12 lat temu, a ja to dobrze pamiętam do dzisiaj. Bo dla mnie to spotkanie i ten obiad, to była dla mnie ogromna lekcja życia. Ogromna lekcja tego, jak dużo w każdym z nas drzemie siły, z której my sobie nie zdajemy sprawy. Czesław Miłosz kiedyś napisał, że cierpienie jest taką prowokacją, która wyzwala z nas taką siłę, o której istnieniu nie mieliśmy bladego pojęcia. Nie zawsze tak jest, kochani, bo ja myślę, że nie zawsze cierpienie nas uszlachetnia. Nie zawsze. Ale ono w jakiś sposób otwiera nam oczy. I właśnie przez te spotkania z ludźmi, przez to spotkanie z tą dziewczyną, wiecie, tak naprawdę ona mi coś zabrała na całe życie. Zabrała mi wymówkę. Bo teraz, jak miewam czasem takie momenty, jak my wszyscy, że przychodzi taki paskudny dzień tygodnia, jak poniedziałek i cały tydzień jeszcze, do weekendu tyle, a na weekend jakaś prognoza pogodowa straszna, nie? Tak jak to ostatnio tu u nas bywa. I sobie myślę, nie, no po prostu udaję, że ten budzik wcale nie dzwoni, tam drzemkuje go cały czas, nie? Nie idę dzisiaj do roboty albo do szkoły czy coś tam, nie? Jak zaczynam tak sobie narzekać, smęcić na różne rzeczy, to wtedy sobie przypominam tę dziewczynę. I myślę sobie, to ja narzekam, ta dziewczyna nie ma obu rąk, a po prostu, no sorry, nienormalna jest jakaś, bo robi wszystko normalnie, jak inni, uśmiecha się, zadowolona jest z życia. Nienormalna, nie? Bo powinna siedzieć i narzekać i smęcić, a jest dokładnie na odwrót, to ja narzekam. No to w porównaniu to chyba ze mną coś jest nie tak. I wiecie, i te spotkania właśnie z ludźmi, którzy rzekomo mają mniej, a tak naprawdę dużo bardziej doceniają swoje życie, dla mnie są właśnie takimi lekcjami pokory. Pokory i doceniania swojego życia. Bo ja, tak jak każdy człowiek, którego spotkało w życiu jakieś trudności, przez wiele, może nawet lat, byłem obrażony na wszystko. Obrażony na ludzi, obrażony na moich rodziców, obrażony na los, na Pana Boga, oprócz siebie oczywiście, bo ja to w ogóle tam nic złego nie zrobiłem, nie? Wściekły na cały świat. Dlaczego nas spotkały te trudności? Dlaczego akurat naszą rodzinę takie doświadczenia przeróżne spotkały? I wiecie, gdyby wtedy, bo tak właśnie mówiłem na początku o tych planach na życie, gdyby te 17 lat temu, kiedy leżałem w szpitalu, albo nawet wcześniej, przed moim wypadkiem, gdybym miał taką niezwykłą możliwość spotkać się oko w oko z Panem Bogiem. I Pan Bóg by przyszedł i powiedział mi, słuchaj Jasiek, ja ci powiem, jaki mam plan na twoje życie. Otóż tak, zabiorę ci rękę i nogę w wypadku. Załamiesz się, będziesz miał różne myśli samobójcze i w ogóle. Ale potem, że tak powiem młodzieżowo, ogarniesz się. Spotkasz niesamowitych, fascynujących ludzi. Polubisz swoją niepełnosprawność.
Nauczysz się patrzeć w lustro, nauczysz się akceptować siebie jak nigdy wcześniej. Wyruszysz na taką wyprawę, na siaką wyprawę, na każdy kontynent pojedziesz. A potem będziesz jeździł na różne spotkania, w różne miejsca, także do kościołów i opowiadał o tym, że ja, czyli Pan Bóg, że jestem wielki, to bym powiedział, okej, Panie Boże, fajny ten plan, powiedzmy, a ja Ci powiem teraz, jaki ja mam plan na swoje życie, bo coś mi się wydaje, że jednak jest fajniejszy od Twojego. I wiecie, my tak mamy, że życiowo często próbujemy przekombinować. I ja bym nie uwierzył w to, gdyby wtedy w szpitalu ktoś mnie odwiedził, włączył tego laptopa, odpalił te zdjęcia i powiedział, chłopaczku, te zdjęcia ty kiedyś zrobisz. Pojedziesz w te różne miejsca. Spotkasz różnych wielkich ludzi, ale przede wszystkim spotkasz ludzi ważnych dla ciebie. Spotkasz człowieka, który ci nauczy walczyć o swoje marzenia. Mimo wszystko znajdziesz taką dziewczynę, która cię polubi takiego, jakim jesteś. Pokocha cię. Bo taka mi się przytrafiła. Chyba też jakaś trochę rybnięta, ale jest, nie? I jakoś przy mnie trwa. Ja pokazuję, jak mogę, różne moje słabości te, a ona po prostu ciągle przy mnie jest. No. Nie powtarzajcie tylko, że takie rzeczy nie mówię, kochana. To znowu bym w to nie uwierzył. Powiedziałbym, niemożliwe. Nie, to po prostu to się nie może stać. I moi drodzy, jest tak, że często my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, jak w niezwykły sposób Pan Bóg potrafi nas wyciągnąć z najgorszych trudności i czasem przekuć nasze słabości w naszą siłę. Bo ja dzisiaj mam poczucie, że jestem silniejszy niż byłem przed wypadkiem. I fizycznie, bo ta jedna ręka musi robić za dwie, i psychicznie. Bo wiem, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Że te doświadczenia są nam dane wszystkie po coś. Bo ja wierzę w to, że nic w naszym życiu nie dzieje się bez przyczyny. Naprawdę nic. Żadna rzecz. Że każda rzecz jest właśnie po coś. Jest dla nas jakąś taką lekcją. I moi drodzy, przy tych wyprawach różnych, począwszy od tych właśnie na biegun północny i południowy, to dla mnie osobiście dzisiaj nie ma wielkiego znaczenia, czy jestem pierwszym niepełnosprawnym, czy najmłodszym. No bo mówię, to było 15 lat temu, to ile można? Ja będę za 40 lat, ile ja będę miał? 70. I co, będę jeździł na spotkanie i opowiadał, kochani, 55 lat temu, czy 65, czy w ogóle, nie wiem, byłem najmłodszym zdobywcą, już w sumie nie pamiętam czego, ale byłem. No nie, no to nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie miało to, że w tamtym momencie mojego życia, kiedy właśnie ja sam nie widziałem sensu życia, spotkałem takiego znowu szalonego gościa, jak Marek Kamiński, który powiedział mi, chłopaku, to nie jest ważne, to nie szkodzi, że pochodzisz z ubogiej rodziny, z przedmieścia niedużej miejscowości, że masz 13 lat, że nie masz ręki i nogi. Nie szkodzi nawet to, że dzisiaj ty nie wierzysz w siebie, ale ja wierzę w to, że możesz dać sobie radę na wyprawie ze mną na biegun północny. I pomyślałem sobie, nie, no w ogóle wariat jakiś, nie, ten Kamiński, tego po prostu, nie wiem, z psychiatryka go wypuścili, czy co? No jak to jest możliwe, że taki facet, z tej książki, że taki facet, nieanonimowy gość, który tak wiele osiągnął, który pewnie wie, co mówi, jak to możliwe, że taki facet, dla mnie na tamten moment właściwie obcy, wierzy we mnie bardziej niż ja wierzę w siebie? Coś tu jest znowu nie tak. I potem tak sobie myślałem o tym wszystkim i wiecie, to nie jest tak, że ja zacząłem przygotowania do tej wyprawy, bo ja wiedziałem, że się uda. Nie. Gdybym powiedział wtedy, sorry Marek, nie chcę, nie pójdę, nie, w ogóle nawet nie podejmę próby przygotowań, bo ja nie wierzę w siebie, to byłaby to prawda. Nie spróbuję, bo ja nie wierzę w to, że to jest możliwe i boję się, to też by to była prawda. Ale pomyślałem sobie potem, że skoro właśnie wierzę w to, że nic się nie dzieje przez przypadek, to nasze spotkanie, jakkolwiek dziwaczne, bo ono nie było jakoś super zaplanowane. Moja mama swego czasu studiowała razem z żoną Wojtka Ostrowskiego, operatora filmowego, który potem wędrował z nami na te wyprawy. Czyli kilka, 20 parę lat temu. Moja mama studiowała z żoną przyjaciela Marka Kamińskiego, więc poznali się gdzieś tam kiedyś, nie? A nie była to jakaś tam zażyła znajomość. Ileś lat później, kiedy ja już się urodziłem, kiedy leżałem w szpitalu po wypadku, moja mama pewnego razu spotkała go, po prostu w drodze do szpitala. Zaczęli sobie rozmawiać, wspominać stare dobre czasy, a siłą rzeczy opowiedziała mu też o mojej sytuacji, o tym wypadku. I potem Marek razem właśnie z przyjaciółmi zaczęli się zastanawiać nad tym, jak mogliby mi pomóc, że potrzebna mi jest proteza, która, tak jak wspomniałem, jest bardzo droga.
ale od razu pomyśleli sobie, no dobra, ale temu chłopakowi jest jeszcze potrzebny jakiś cel. Może się podzielić z nim jakimś swoim doświadczeniem. Może go zabrać gdzieś tam w Tatry, albo na jakiś spływ Wisłą, a może gdzieś do Norwegii czy coś. Ale tak jak powiedziałem, podróżnicy to nie są do końca normalni ludzie, aż w końcu któryś z nich rzucił pomysł, słuchajcie, to może by tak, że tak powiem, z grubej rury, to może od razu na biegun północny, nie? I stwierdzili, no to trochę śmieszne, trochę głupie. Czemu nie? Spróbujmy, nie? I ja się pierwszy raz z Markiem spotkałem parę miesięcy po wyjściu ze szpitala. Na pierwszym naszym spotkaniu usłyszałem właśnie pomysł tej wyprawy na biegun. Ale potem sobie pomyślałem, że skoro coś sprawiło, że myśmy się spotkali, coś sprawiło, że taki pomysł się w głowie Marka i jego bliskich pojawił, no to może warto je spróbować. Zamiast tylko siedzieć i narzekać, siedzieć i mnożyć te różne wymówki. Tylko wiecie, moi drodzy, teraz, po tych wyprawach, no to jest tak, że jakby często słyszymy, że ktoś tam oglądał w telewizji, trzymał kciuki, że wiedział, że się uda i w ogóle. Każdy sukces ma wielu ojców. Ale kiedy trenowaliśmy na tej pierwszej wyprawie na biegun, a te treningi trwały ponad półtorej roku, to wtedy nie było tak hura optymistyczne. To wtedy niektórzy ludzie trzymali za nas kciuki, a niektórzy mówili wprost, że to jest szalony pomysł, że to jest głupi pomysł, że ten pomysł nie może się udać, że to w ogóle po prostu, że nie mamy szans. I najtrudniejszą rzeczą przy tej wyprawie nie było już wyruszenie na wyprawę, rozbijanie namiotów, pokonywanie tego śniegu, lodu, tego mrozu, który nam towarzyszył cały czas, a najtrudniejsze było w czasie przygotowań rozbicie tego muru mentalności, przekonania o tym, co się da, czego się nie da, co jest możliwe, co jest niemożliwe. I myśmy po prostu stwierdzili, że zrobimy wszystko, żeby dać radę. Być może się nie uda, ale gdybyśmy w którymś momencie się spotkali i powiedzieli, słuchajcie, fajnie chłopaki, zrobiliśmy co w naszej mocy, nie udało się, to przynajmniej miałbym takie poczucie satysfakcji, że ja się nie poddałem na początku. Że ja nie, że ja przynajmniej spróbowałem. A inaczej mógłbym całe życie się zastanawiać na tym, co by było. Co by było. Bo mi się wydaje, kochani, że w życiu wielu z nas jest tak, że nam się przytrafiają różne fajne okazje. Spotkamy różnych niezwykłych ludzi. A my trochę jesteśmy tak jak te konie na krakowskim rynku, nie? Co tak łażą dookoła tego rynku i te klapki mają na oczach. I mi się wydaje, że my czasem jak te konie. Łazimy, mamy oczy, ale jesteśmy zaślepieni różnymi rzeczami. Nie zauważamy ogromu dobra, który jest wokół nas. Dlatego, kiedy już nam się udało przygotować do tej wyprawy, znaleźć jakichś szalonych sponsorów, którzy zaufali, że ta wyprawa może się udać, kiedy cudem udało się wyruszyć na tę wyprawę, a jeszcze większym cudem z niej wrócić, to wtedy tak sobie myślałem, no i o co w tym wszystkim chodzi? Ludzie mówili, że to jest niemożliwe, myśmy tego dokonali. A nie jesteśmy, wiecie, no nie wiadomo jakimi ludźmi ze stali, nie? No ja takie chucherko, Marek Kamiński tam, no ten brzuszek tam nie chce się czepiać, a to parę kilo dodatkowych brzuszka jest, nie? My nie wyglądamy ani ja, ani on, ani nasi koledzy jak, nie wiem, Rambo, nie? Albo taki Conan Barbarzyńca, żebyśmy tam szli i te po prostu przez te lody się przedzierali, nie? Ale daliśmy sobie radę dzięki wytrwałości. Dzięki temu, że za każdym razem, jak coś nam się nie udawało, to się nie poddawaliśmy. Bo stwierdzaliśmy, że jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i tak do skutku. I to jest jedyna metoda, żeby spełniać marzenia. Nie czekać na to, aż one się same spełnią, bo samo to się naprawdę niewiele co w życiu dzieje, nie? Same to mijają lata, PESEL coraz bardziej straszy, zmarszczki się pojawiają i ten brzuszek rośnie, nie? To są rzeczy, co się same dzieją. A marzenia? Marzenia trzeba wypracowywać, planować je i te plany realizować. Nie jest romantyczne, ale to jest skuteczne. I tego się nauczyłem właśnie przy tej wyprawie na biegun północny. Zrozumiałem, że mam ogromne szczęście do ludzi, którzy mnie inspirują, no ale też nie będę mógł całe życie siedzieć i czekać na to, aż mnie ktoś kolejny. O, fajnie, to Kamiński mnie zabrał na wyprawę, to teraz czekam, aż ktoś inny przyjdzie i powie, Jasiek, robimy coś tam. Tylko zrozumiałem, no, że trzeba wejść w tę dorosłość i trochę zacząć walczyć o swoje życie. Chcę podróżować, no to będę sobie podróżował. Nie mam na to kasy, bo nie jestem bogaczem, to podróżowałem autostopem przez wiele, wiele różnych krajów. I wiecie, od jakiegoś czasu i prowadzę fundację, która pomaga osobom niepełnosprawnym, a też prowadzę firmę, w której prowadzę takie szkolenia dla firm i korporacji innych. Jakiś czas temu miałem takie właśnie szkolenie dla jakiejś dużej firmy,
rozmawiam z jednym panem, tam prezesem czy dyrektorem, rozmawiamy sobie o podróżach. I tak gadamy, gadamy i on mówi do mnie w którymś momencie: fajnie, słuchaj, ja też bym chciała tak podróżować po świecie, ale mnie na to nie stać. Ja tak na niego patrzę, na tego gościa, wiecie, tam buty, jakieś, nie wiem, skóry węża, nie? Złoty zegarek, nie? Jakiś diamentowy. Marynara lepsza niż tam James Bond, nie? Jakieś tam najnowsze części. Ja mówię: przepraszam, panie dyrektorze, a mogę być z panem szczery? I no spoko. Co pan mi tu ciemnotę wciska? Co pan mi tu ściemnia? Że pana na to nie stać naprawdę? Proszę pana, z całym szacunkiem, ale jak pan ten zegareczek ściągnie, puścimy go na...